Buongiorno. Witam Państwa w słonecznej, ale i zatłoczonej Italii. Zapraszamy na podsumowanie półrocznej obecności Polski na Expo. Zajrzymy do polskiego pawilonu, porozmawiamy z organizatorami i dowiemy się, w jaki sposób Polska promowała się przez ostatnie 6 miesięcy. Zapraszam. Wielki sukces, niewątpliwie, zakładana ilość odwiedzających polski pawilon, praktycznie rzecz biorąc, już w tej chwili została przekroczona dwukrotnie. Cieszymy się bardzo, Expo cieszy się ogromną popularnością. Ponad 20 milionów ludzi odwiedziło Expo do 15 października 2015 roku. Fantastyczna promocja kraju, fantastyczna promocja naszych regionów polskich, produktów regionalnych. Liczne wydarzenia w polskim pawilonie przez prawie 6 miesięcy, tak już niedługo kończymy. Kończy się cała wystawa. Mieliśmy koncerty chopinowskie, które odbywały się na żywo w polskim pawilonie, które się cieszyło ogromną popularnością. Mieliśmy raz w tygodniu zmianę regionów Polski, poczynając od Pomorza, skończywszy na Małopolsce, Dolnym Śląsku, przez wszystkie tak naprawdę województwa Polski. Pokazy mody, pierniki, największy obraz wykonany z piernika, do tego wszystkiego wystawa czekolady. W końcu mamy prawie tydzień czekolady i oczywiście tylko wyłącznie z Wedlem. Tu dzisiaj mnóstwo atrakcji, 10 dodatkowych nowych rzeźb, między innymi pisanka Ani Orski, zaprojektowana jako biżuteria, oczywiście jest wykonana całkowicie z czekolady, do tego 6 pięknych kreacji czekoladowych, do tego pies czekoladowy, do tego baletnica czekoladowa, ale i przede wszystkim najsłodsza i największa kobieta na pewno w Polsce i przypuszczam i we Włoszech, to nasza warszawska syrenka, która waży ponad 500 kg czekolady wedlowskiej, to ponad 50 tysięcy tabliczek wedlowskiej czekolady, a więc naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dużo. Wszystko się rzeźbi, powstają w pracowni Rarytasów Wedla na Pradze, w warszawskiej fabryce czekolady, pierwszej w Polsce, jeszcze trzeba do tego dodać. Rzeźbimy, wylewamy z forem, modelujemy, również na przykład cyzelujemy, niektóre elementy są właśnie podrzeźbiane, niektóre rzeczy są malowane, cieniowane, wszystko jest wyłącznie z czekolady. Używamy całkowicie wszystkich takich narzędzi jak i rzeźbiarze rzeźbiący w drewnie, czy w kamieniu, czy w metalu, właśnie kowale, kształtując przez rozgrzanie metalu, to my również czekoladę przez uplastycznienie czy rozgrzanie ją do odpowiedniej temperatury modelujemy różne z nich kształty. To właśnie klienci. Oni są, że tak powiem, nośnikiem inspiracji, oni mówią co chcą tak naprawdę i w ten sposób powstają nasze rzeczy, ale oczywiście w naszej głowie czekolada w końcu to magia, czekolada to endorfiny, ponieważ gdy jemy gorzką czekoladę, wytwarzają nam się endorfiny w głowie i jesteśmy z tego bardzo dumni, bardzo szczęśliwi. Promocja polskiej żywności, która również przy każdej okazji była tutaj pokazywana, rozdawana. Do tego wszystkiego pokazy kulinarne. Myślę, że udało nam się trafić przez żołądek do serc Włochów. Staraliśmy się to osiągnąć między innymi poprzez organizację serii pokazów kulinarnych, co było elementem programu gospodarczego udziału Polski w wystawie światowej na Expo. Zorganizowaliśmy pokazy kulinarne w 4 miastach włoskich, w Mediolanie, w Rzymie, w Turynie i w Neapolu. W sumie uczestniczyło w nich ponad 230 profesjonalistów z branży spożywczej we Włoszech. Byli to przede wszystkim importerzy i dystrybutorzy żywności, szefowie kuchni oraz przedstawiciele mediów kulinarnych. Naszym celem było pokazanie włoskim konsumentom i profesjonalistom, że możliwe jest zastosowanie polskich produktów bardzo wysokiej jakości do przyrządzenia potraw zgodnie z przepisami tradycyjnymi włoskimi, a zatem że możliwe jest zastosowanie innych produktów niż Włosi stosują na co dzień. Chcieliśmy, aby Włosi zasmakowali w polskich owocach, w polskich warzywach, w polskich produktach zbożowych oraz w polskich mięsach. I w oparciu o te produkty przygotowaliśmy szereg przepisów, które można również znaleźć w książce kucharskiej Apetyt na Polskę, która została wydana z okazji udziału Polski w wystawie światowej Expo w Mediolanie.
tematem przewodnim wystawy Expo jest wyżywienie planety, energia dla życia. Nawiązujemy do tego tematu, pokazujemy, jak nasza gospodarka radzi sobie z wyżywieniem planety. Jesteśmy numer jeden, jeśli chodzi o eksport jabłek, numer jeden, jeśli chodzi o eksport pieczarek, drobiu, owoców miękkich. Wszystko to można zobaczyć u nas w pawilonie. Najbardziej mi się podoba z polskiego pawilonu magiczny ogród. Dlaczego? No, naprawdę jest cudny, ponieważ jest piękne, są piękne kwiaty, dużo zieleni, co mi się bardzo podoba. Jest ładna bardzo rzeźba. Główne wrażenie zwiedzających, kiedy wchodzą do magicznego ogrodu, to jest wow. Pierwsze słowo, które słyszymy wszyscy, wow, zatrzymują się z zachwytem na twarzy, z uśmiechem i są po prostu zaczarowani tym naszym ogrodem, który dzięki zastosowaniu luster stwarza tutaj efekt multiplikacji. Wydaje się nieskończony ten ogród. Jest piękny, latem był bardzo pachnący, motyle latały tutaj, mieliśmy pszczółki, wręcz zwiedzający pytali, a czy z Polski te motyle, czy te pszczoły są z Polski, jak tak pięknie stworzyliście ten ogród, mamy tutaj nasze polskie rośliny, polskie zioła, ale głównym tematem jest rajski ogród, czyli rajskie jabłuszka, które właśnie teraz już na początku Expo zakwitły, a teraz już mamy jabłuszka. Przechadzając się ogrodem, słyszymy muzykę Wojciecha Kilara, która wprowadza w taki spokojny nastrój tej takiej polskiej sielanki, polskie zapachy, polskie drzewa, więc jest tutaj u nas naprawdę ładnie. Maria Secondo Bronzo, już to mniejsza, jest mniejszą rzeźbą Igora Mitoraja, również podziwianą przez zwiedzających. Zapachy najbardziej zachwycają zwiedzających. Te zapachy się pytają, co to za zioła, które tak pięknie pachną. Mówimy, no nasze polskie. U nas w polskich ogrodach, na polskich łąkach właśnie są takie zapachy. W dolnej części pawilonu znajduje się nasza Bocca delle Verità, to jest usta prawdy. Jest to wielka zielona postać, która odpowiada na pytania wizytujących. Nikt nie jest w stanie przewidzieć tego, że można z nią rozmawiać. Ona zaczepia ludzi, opowiada im o Polsce, o polskim pawilonie, co mogą w danym dniu przyjść i zobaczyć. I oczywiście jesteśmy bardzo dumni z naszej sali regionalnej, która zmienia się co tydzień. Co tydzień gościliśmy nowe województwa, które chciały zareklamować swoje produkty, swoje miejsca turystyczne. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyła się wystawa województwa kujawsko-pomorskiego. Panie z tego województwa przygotowały warsztaty pieczenia pierników. Ludzie byli naprawdę zachwyceni, byli pod wrażeniem i nie tylko dzieci, ale również osoby starsze, które przychodziły specjalnie do naszego polskiego pawilonu, żeby móc upiec własne pierniki. W tym roku podczas Expo można było poznać naprawdę wielu polskich przedstawicieli kultury, sztuki. Z pewnością był to Mikołaj Kopernik, Fryderyk Chopin, Wisława Szymborska. Myślę, że te trzy nazwiska wystarczą i mówią same za siebie. Nie ukrywam, że wielu zwiedzających było naprawdę zaskoczonych tym, że Fryderyk Chopin pochodził z Polski, że jego matka była Polką, ojciec natomiast Francuzem. Byli zaskoczeni, ale nie ukrywam, że później, po tym jak się dowiedzieli, iż Fryderyk Chopin pochodzi z Polski, byli jeszcze bardziej zainteresowani naszym państwem, naszym pawilonem. W tym roku na Expo w Mediolanie gościliśmy bardzo znanych polskich pianistów, którzy biorą udział w 17. konkursie pianistycznym imienia Fryderyka Chopina. Przez kilka tygodni dawali koncerty naszym gościom, którzy byli tak naprawdę pod wrażeniem. Często przychodzili tylko i wyłącznie po to, żeby posłuchać muzyki Chopina. Really the best was the apple container and the orchard in the garden and the side. And then I appreciate all the excellent things of Poland that I've seen inside, even the ICT part. La discesa con tutte quante le, i manufatti vostri, le bottiglie di vetro, i piatti sono stati interessanti. Lo shop con i prodotti tipici vostri non ci siamo fermati tanto, però perché conosciamo la Polonia, però simpatico. La cosa più interessante è il fatto di aver messo in evidenza
allo sviluppo tecnologico, quindi sicuramente è stata data evidenza a queste nuove società, penso siano delle start-up, comunque società di giovani polacchi. Mi è piaciuto molto, è stato molto interessante perché a mio avviso è stato molto interattivo, soprattutto nella parte dell'interfaccia del volto che parlava e anche del robot, è stato molto interessante, sicuramente uno dei più belli che abbia visto. Really technological one and very really interesting. I think that Poland is growing and is going to develop a lot its energies. There is a garden. Yeah, the garden is interesting. Yeah. Yeah, and on the second floor, there are so many products from Polish and about the how to say the robot? Yeah, the robot there. Yeah, robot there. To jest robot społeczny, który jakby został tylko zaprojektowany, żeby komunikować się z ludźmi, w jakiś sposób przekazać im informacje, przyciągać ich wzrok. No i pierwsza sztuka tego robota pracuje w tym momencie w muzeum w Krakowie, gdzie służy jako recepcjonista, przedstawia ludziom informacje na temat wystawy, na temat muzeum, na temat planów przyszłych, tego co będzie się w muzeum działo. Ta sztuka tutaj jest naszej firmy jakby drugą sztuką, ją wozimy właśnie po takich różnych eventach, także używamy jej do tego, żeby rozbudować ciągle funkcjonalność tego robota, żeby software rozbudowywać, nowe funkcje dodawać. No w tym momencie potrafi rozpoznawać ludzi w swoim otoczeniu, zwraca się do nich twarzą, utrzymuje kontakt wzrokowy, potrafi reagować na nastrój tych ludzi, na ich minę, potrafi śmiać, jeżeli oni są weseli, jeżeli są smutni, także może coś zrobić, potrafi oczywiście się przywitać, powiedzieć kilka słów. No i udzielić informacji. Expo pracuje tak naprawdę 24 godziny na dobę. Pamiętajmy o tym, że tak naprawdę otwieramy pawilon o godzinie 9 rano, a zamykamy go praktycznie rzecz biorąc o godzinie 22. Potem mamy ogromną ilość pracy z przygotowaniem raz w tygodniu prezentacji kolejnego regionu, ustawienie wszystkich prac i ogromna ilość konferencji gospodarczych, która odbywa się w polskim pawilonie. W ramach polskiego udziału w wystawie światowej Expo prowadziliśmy cały szereg działań promocyjnych i część była skierowanych na promocję polskiej gospodarki i polskich firm, które mogłyby i mogą tutaj eksportować do Włoch. I w ramach tej promocji przede wszystkim wyjeżdżaliśmy z firmami na targi, byliśmy na 5 imprezach targowych, w sumie 85 polskich firm zaprezentowało się i jak żeśmy dokładnie podliczyli, miały ponad 800 spotkań biznesowych. Polskie firmy miały również możliwość i uczestniczyły w spotkaniach biznesowych, które były organizowane przez inne organizacje w ramach Expo. Wiemy, że takich firm, kilkanaście polskich firm korzystało z tej możliwości. No i wreszcie, żeśmy starali się zapromować Polskę jako źródło dobrej jakości produktów żywnościowych dla Włochów. To nie jest proste, ponieważ Włochy, jak wiadomo, to jeden z głównych producentów żywności i to żywności wysokiej jakości przetworzonej. Polska jest obecna na rynku włoskim ze swoją produkcją, natomiast to są produkty najczęściej, które są jako części składowe tego, co później jest sprzedawane jako made in Italy. Także staraliśmy się zapromować również polskie produkty, ale nie tak bezpośrednio pokazując, bo oczywiście to, żeśmy robili też na targach, ale również promując polską kuchnię i taką powiedzmy kulturę żywienia w Polsce. Zorganizowaliśmy spotkania kulinarne, na których zapraszaliśmy blogerów kulinarnych, osoby, które prowadzą wysokiej jakości restauracje, osoby, które się zajmują szkoleniem kucharzy, także przedstawicieli szkół kulinarnych i dziennikarzy kulinarnych. W tych spotkaniach wzięło udział ponad 200 osób, dokładnie 230 osób w czterech miastach. One spotkały się z bardzo dużym zainteresowaniem. Mieliśmy kilkadziesiąt informacji prasowych, telewizyjnych, mieliśmy transmisje w dziennikach, także to jakby celem tego działania było przede wszystkim to, żeby zapromować te polskie produkty jako powiedzmy coś i Polskę w ogóle jako źródło takiej tradycji kulinarnej. To temu towarzyszy, jakby temu programowi towarzyszył również konkurs dla blogerów kulinarnych, który był organizowany przez w ramach Expo. Byliśmy obecni we włoskiej telewizji z polskim prezentacją kulinarną, także no i wydaliśmy książkę kucharską, która ostatnio została co prawda w Polsce nagrodzona za dostała tytuł najlepszej książki kulinarnej roku. Także ta książka kulinarna jest zamieszczona na stronie internetowej, jest rozdawana również uczestnikom tych wszystkich wydarzeń gospodarczych i ona ma na celu jakby zostać u nich, jakby i podkreślać, że ta Polska jest źródłem dobrej jakości produktów żywnościowych.
Startupy nie są jeszcze kołem zamachowym polskiej gospodarki, natomiast mogą się takim kołem zamachowym stać. PARP, czyli Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, prowadzi cały szereg działań, których celem jest wsparcie właśnie tego typu młodych firm. I przy okazji Światowej Wystawy Expo również mieliśmy prezentację w ramach tygodnia branży IT-ICT. Tutaj w pawilonie mieliśmy również prezentację polskich firm, początkujących firm startupowych. Przede wszystkim trzeba pamiętać, że Expo jest dużą imprezą promocji kraju i liczymy przede wszystkim na to, że z tych milionów ludzi, którzy odwiedzają polski pawilon, przynajmniej część przyjedzie do Polski i będzie turystami. Chcemy, żeby zostali dłużej, żeby nie tylko przyjechali na 1-2 dni, ale żeby zwiedzali Polskę i dzięki temu również tutaj staraliśmy się promować właśnie polską kuchnię, wycieczki kulinarne itd. Liczymy na to, że po wydarzeniach gospodarczych również część polskich przedsiębiorców, którzy do tej pory we Włoszech nie byli obecni, rozpocznie tutaj sprzedaż. Dotyczy to zarówno branży spożywczej, gdzie mieliśmy kilkanaście bardzo ciekawych firm, które tak naprawdę jeszcze na rynku włoskim nie sprzedają, chociaż sprzedają na inne rynki sąsiednie, więc mamy nadzieję, że ta impreza i to występowanie pod szyldem Expo, które jest tutaj dość prestiżowe, pozwoli tym firmom zaistnieć na rynku włoskim. No i drugie branże, które żeśmy promowali, to branże maszyn i urządzeń rolniczych. Tutaj Polska, właściwie można powiedzieć, że polskie firmy trafiły w paszczę lwa, bo tutaj jest centrum produkcji tego typu urządzeń na cały świat. Ale po tych naszych spotkaniach, które odbywały się na dwóch imprezach targowych dla tej branży, wygląda, że również tego typu firmy mogą zacząć, a ważne, można powiedzieć, że już nawet zaczynają sprzedawać swoje produkty. Ważnym elementem współpracy pomiędzy krajami są dobre stosunki z innymi krajami. Zapraszamy tutaj komisarzy generalnych, zapraszamy przedstawicieli innych pawilonów, zarówno do naszego pawilonu, jak i na osobiste spotkania, ale także wysyłamy element polskości do ich pawilonów, a mianowicie wysyłamy im polskie jabłka, które są zdrowe, smaczne i mają promować nasz kraj. It was really a pleasure working with you, also because we can see the differences between our and yours pavilion. And we continue to work together also to get better. We have a very good relationship, a historical relationship with Poland, and we can really feel it also here at the Expo. Polish staff is very, very nice and helpful all the time. They never say no to us. O to nam chodzi, żeby obraz Polski był budowany jako nowoczesnej, rozwijającej się, dynamicznej, pełnych miłych, sympatycznych i kreatywnych ludzi. Prowadzimy kuchnię na Expo, polską kuchnię. Jesteśmy w polskim pawilonie, gdzie akurat jesteśmy w stanie przygotowania kolacji. Podajemy tutaj nasz żureczek tradycjonalny, kaczkę, pierożki, oczywiście nasze tradycyjne pierogi, których schodzi tutaj najwięcej. Zupki typu pomidorowa polska. Jesteśmy także w stanie przygotowania bigosiku naszego. A więc w skrócie jeszcze powiemy tak, że bulion nasz z pierożkami z kaczki. Tutaj kolega akurat przygotowuje kaczki, który schodzi oczywiście na Expo najwięcej, jak i pierożków. 150 porcji pierogów, 150 porcji placków, 150 porcji bigosu. Wszystko tak w gramach. W liczbach takich samych tak naprawdę, nie? 1000 parę dań dziennie. Nie pracowałem nigdy tak intensywnie jak tutaj, ale jestem zadowolony, że możemy reprezentować nasz kraj godnie, gdzie naprawdę Włosi przychodzą i opowiadają nam miłe rzeczy, że dania są bardzo dobre. Polska kuchnia ma smak niewyobrażalny dla naszych zmysłów. To jest po prostu piękna kuchnia. Nasza staropolska kuchnia, prawdziwa kuchnia jest idealną kuchnią. Sami Włosi nawet przychodzą nam na kuchnię, dziękują. Jest to naprawdę, dla nas przeżycie jest to cudowne, skoro Włosi, tradycjonalni kucharze i tak dalej, Francuzi przychodzą do nas i nam dziękują, jest to dla nas bardzo miłe, bardzo miłe. Najbardziej mi smakują pierogi, pizza, jeśli chodzi o Włochy. W innych pawilonach nie jadłem jeszcze jakiegoś jedzenia, tylko tu na razie jadłem w polskim. Lubię pierogi, kurki i też zupy różnego rodzaju. The pierogi were delicious today. The cebulia was fantastic to go with it, so absolutely lovely. And I always love a good pierwo, so yeah. Smaczki zmieniały się wraz z pogodą tutaj na Expo i tak naprawdę z ilością gości odwiedzających. Otworzyliśmy w połowie maja, więc chłodnik robiony z botwinki, który sprzedawał się w bardzo dużych ilościach. Wiosenne, letnie sałatki, a oprócz tego
pierogi z serem, ziemniakami, które no, są tak naprawdę hitem. Sprzedaliśmy tego gigantyczne ilości, to są dziesiątki tysięcy tak naprawdę, no, które trzeba codziennie przygotować i sprzedawać na bieżąco. Najtrudniejszym wyzwaniem mała kuchnia, mała restauracja i przeogromna ilość gości, którą trzeba było obsłużyć, więc to było no, najtrudniejsze na pewno. Co nas zaskoczyło, to na pewno to, że goście, że Włosi są ciekawi nowych smaków. Bigos, dziczyzna, pasztety, no to są rzeczy, które no, próbowali i najczęściej tak naprawdę nie mamy potrzeby zmywania, bo talerze są czyste, te, które zbieramy ze stołów. Niespodziewane sytuacje to to, że goście nie chcą wina. Nie chcą wina, tak. Bardzo polubili no, polski alkohol, czyli przede wszystkim polska wódka, polskie piwo, no i cydr. I tak naprawdę to, co cały czas króluje u nas na stołach. Promocja kraju na Expo to nie efekt natychmiastowy, to efekt, który pojawia się tak naprawdę po kilku latach. Po pierwsze, spotkania gospodarcze, o których przed chwilą mówiłem, te efekty zobaczymy tak naprawdę dopiero za kilka miesięcy. Sama obecność, no miejmy nadzieję, tych tłumów, które tutaj Państwo widzicie, przyjeżdżających do Polski i zwiedzających Polskę. Pamiętajmy o tym, że mieliśmy tutaj świetną promocję Polskiej Organizacji Turystycznej, która promowała właśnie między innymi turystykę w Polsce. Dumny jestem przede wszystkim z ludzi, którzy tutaj pracują w tym pawilonie, ponieważ bez nich tak naprawdę nie byłoby tego sukcesu. Jestem dumny z tego, jak dużo osób chce odwiedzić polski pawilon, jak wiele osób wypowiada się bardzo ciepło o tym, co jest prezentowane w polskim pawilonie, jak Polska się pokazała światu. No bo powiedzmy sobie szczerze, to jest trochę tak, jakby nie być na takiej imprezie i nie pokazywać kraju, to znaczy nie być na mapie Europy.